3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Dzień wszystkich, którzy w swoim codziennym życiu zmagają się z jakąkolwiek niepełnosprawnością. Wśród nich są nasi dalecy i bliscy znajomi, koledzy i koleżanki z pracy, przyjaciele, przyjaciółki, sąsiedzi, a także bardzo bliskie nam osoby. Oni wszyscy bardzo często walczą ze stereotypami, z uprzedzeniami i pokonują bariery, które nierzadko wydają się nie do pokonania. Nie znam nikogo, kto w swoim życiu nie zetknąłby się z osobami z niepełnosprawnością. Osobiście przez ostatnie lata miałam okazję rozmawiać z setkami, jeśli nie tysiącami niepełnosprawnych. I często odnosiłam wrażenie, że niewidzący widzą więcej, niesłyszący bardzo uważnie słuchają. Niepełnosprawni fizycznie zaskakują sprawnością, a niepełnosprawni intelektualnie odkrywaniem tego, co w życiu najważniejsze, że miłość i szacunek należy się każdemu człowiekowi. Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w 2012 roku. Ostatnie kilka lat to ważne kroki prowadzące do jej realnego wdrażania w życie w naszym kraju. Począwszy od programu Dostępność Plus, którego celem jest likwidacja barier we wszystkich aspektach życia i zapewnienie każdemu obywatelowi, bez względu na sprawność, możliwości pełnoprawnego uczestniczenia w życiu społecznym, poprzez programy wsparcia realizowane w ramach polityki społecznej, po opracowywane w tej chwili wieloletnie strategie na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zdaję sobie sprawę, że wiele jest jeszcze do zrobienia. To są wyzwania, którym chcemy sprostać. Każdy głos w tym zakresie, także ten krytyczny, będzie dla mnie przyczynkiem do rozmowy i zmian potrzebnych wciąż jeszcze w naszym kraju. W dobie pandemii dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny. Pomagajmy i zobaczmy tych, którzy naszej pomocy potrzebują, ale rzadko o nią proszą. Nie bójmy się niepełnosprawności. O wiele gorsza jest obojętność, a o wiele lepsza życzliwość i otwartość. Popierajmy ideę korzystania ze wszystkich praw człowieka i wolności przez wszystkie osoby z niepełnosprawnościami. Szanowni Państwo, jesteśmy z Wami.